Świat Battlefielda już dawno nie musiał konfrontować tak wielu odmiennych i sprzecznych ze sobą zarazem informacji praktycznie jednocześnie. No bo nieczęsto zdarza się, aby dochodziło do nagłego zabrania głosu przez dotychczas jeden z filarów produkcji nowego Battlefielda tuż po jego odejściu, wydawca Hegemon wypuszcza w tej sprawie lakoniczne dementi, a w tym samym czasie jeden z najlepiej poinformowanych insiderów w branży mówi, że nowy Battlefield jest bezpieczny. A Shroud, jeden z najbardziej rozpoznawalnych osób świata gier, ujawnia, że EA zapłaciło blisko 100 twórcom przed premierą Battlefielda 2042, aby pomóc DICE w rozwoju Battlefielda, co spowodowało małą burzę wśród społeczności, ale czy zmierza ona w odpowiednią stronę? Tymi tematami zajmiemy się w dzisiejszym materiale, a jeśli nie chcecie przegapić kolejnych odcinków z Battlefielda i nie tylko, to zachęcam do zostawienia subskrypcji na kanale oraz łapki w górę w walce z algorytmem YouTube'a. Jestem Jachu i zapraszam do oglądania. Ten cytat wydaje mi się jakby dobitnie określać sytuację, z którą mamy do czynienia. Marcus Lehto odchodzi, o czym robiłem więcej materiałów. Generalnie mówiąc krótko, miał on dobry PR wśród społeczności, który sam był zresztą pompowany przez inne konta EA. Natomiast na samym początku przy odnotowaniu, że takie odejście miało w ogóle miejsce, panowała cisza. Z czasem jednak oczywiście wydawało się jasne, że musiał on wydać takie ostrożne oświadczenie o swoim odejściu. O tym już generalnie też było w poprzednich materiałach. Była to jego decyzja podjęta na jego warunkach. W tym samym czasie EA wydaje komunikat, że odejście Marcusa z projektu to jego personalna decyzja, więc aby upewnić się, że nasza praca nie będzie wstrzymana, musimy zrobić małą restrukturyzację wśród branży. Generalnie spory eufemizm jak na fakt, że usunięto studio i część pracowników i dosyć mocno generalnie zaingerowano w samą pracę i projekt nowego Battlefielda. Z samego komunikatu de facto wynika nie wprost, ale jednak, że powodem zamknięcia Ridgeline Games jest odejście Lehto, który zapewne nie zgodził się na redukcję etatów i sam wyprzedził ruchy EA, zachowując honor. Choć tu też na pewno trzeba się zastanowić, czy nie było na stole innych opcji, bo mimo wszystko zwolnienia w samym EA były i tak mniejsze, mówiąc o liczbach względnych, procentowo niż w Epic Games czy Microsoftie, choć oczywiście nie umniejsza to istocie samych decyzji, jakich dokonują wielkie korporacje, działając tym samym na szkodę swoich pracowników i konsumentów. No, po takim komunikacie zwalającym de facto winę na niego, Lehto się zatem pewnie nieźle rozsierdził i opublikował kolejny wpis, w którym lakonicznie wspomniał, że cytat: nie mówiąc zbyt dużo, nie mam nic pozytywnego do powiedzenia na temat EA, wydawcy Battlefielda, czy mojego odejścia oraz na temat tego, jak bardzo mój dawny zespół z Ridgeline cierpi z powodu zwolnień, które ogarnęły branżę. Czyli coś w stylu, jak nie powiedzieć za dużo, bo po odejściu obowiązują mnie przecież stosowne klauzule w kontrakcie, ale zasygnalizować dosadnie, o co mi chodzi. W pełni zatem jakby materializował się scenariusz z cytatu, który prezentowałem wam na początku tego rozdziału, a więc jedna i druga strona nie angażowała się zbytnio, dopóki konsekwencje nie były zbyt kosztowne. W przypadku Lehto jego pozytywny wizerunek wykreowany przez blisko 2 lata, a w przypadku jej wizja problemów przy projekcie. Dla samego Battlefielda kluczowe jest jednak chociażby to, że Lehto negatywy kieruje mimo wszystko w stronę samego EA, a nie zespołu, który produkuje Battlefielda, w tym DICE. I to dobry sygnał, bo oznacza, że mimo powrotu do studia wielu tych battlefieldowych DICE-akowych weteranów, o czym wspominałem w innych materiałach, oznaczało to do tej pory dobrą kooperację przy produkcji nowego tytułu, zwłaszcza że Lehto sam dał się poznać jako osoba, która słucha społeczności, dlatego m.in. tak szkoda, że odszedł lub został do tego pośrednio zobligowany. Z kolei w przypadku Craiga Morrisona, innego dewelopera, który zastąpił na stanowisku Larsa Gustavssona i który również opuścił stanowisko, koszty wizerunkowe były de facto niższe, co spowodowało mniejsze zainteresowanie wobec jego odejścia, a on sam oddał się innemu projektowi wraz ze swoimi starymi przyjaciółmi. Zatem z jednej strony mamy takie słowne uszczypliwości i drobne przepychanki wraz z odejściem gościa, który zdawał się dbać o fundamenty Battlefielda, a z drugiej Tom Henderson, insider, pisze, że mimo skażenia jakąś klątwą, choć umówmy się, wiadomo jakie czynniki za tym stoją, nie jest to raczej fatum wzięte znikąd, tak na pierwszy rzut oka kolejny Battlefield wydaje się być bezpieczny i przewidywalny w pozytywnym tego słowa znaczeniu. I jest to wskazywane w momencie, gdy społeczność jest po 2042 mocno podzielona i nie jest to generalnie nic dziwnego, żeby taki scenariusz miał mieć miejsce. Pytanie również, jak do tego bezpiecznego modelu mają się podobno plotki mające swoje poważne źródło, notabene również od Hendersona, że znowu w Battlefieldzie miałby się znaleźć niestandardowy segment, czyli Battle Royale. Czy byłby to model, w którym faktycznie typowy Battlefield, czyli powiedzmy ten normalny segment wieloosobowy, byłby niezagrożony pracami nad Battle Royalem, którym zajmuje się dawne DICE LA, a DICE Stockholm produkuje właśnie ten rdzeń Battlefielda wieloosobowego? Generalnie więcej jest tutaj wróżenia z samych fusów, zatem standardowo zalecam dystans, ale jest to ciekawy klin w większości negatywów, jakie ostatnio docierają z infosfery Battlefielda. W międzyczasie Henderson powiedział na komentarz danego NPC, w którym stwierdził, że nowy Battlefield ma ponoć obejmować frakcję NATO oraz masową prywatną korporację militarną, co umówmy się jasno koresponduje z wydarzeniami, które mają gdzieś tam obecnie miejsce na świecie, no bo dwie największe masowe prywatne korporacje militarne PMC to z jednej strony Akademii od Stanów Zjednoczonych, powiązanie ze Stanami Zjednoczonymi, a z drugiej strony, prawda, to co zostało po grupie Wagnera, co ma jasną konotację, co z jednej strony oznacza, że chyba DICE chciałoby faktycznie zaprezentować taki konflikt światowy, ale nie nazywać wszystkich rzeczy wprost. Odstawiając to jednak na bok, bo wiadomo, nazewnictwo to nazewnictwo i tutaj jakby rewelacje od DICE może też w przyszłości się zmienią, zwłaszcza, że to jest tylko na razie plotka, która cały czas może ulec zmianie. Tak oznaczałoby to chociaż, że to pole walki może faktycznie będzie osadzone w bardziej realnym urzeczywistnieniu, to znaczy, że po jednej stronie mielibyśmy faktycznie wojska Traktatu Północnoatlantyckiego, a to wiadomo otwierałoby możliwość zarówno do wprowadzania elementów kosmetycznych, ale związanych bezpośrednio z armiami narodowymi wchodzącymi w skład tych komponentów wojskowych. Aczkolwiek to znowu wiadomo jakaś płaszczyzna do dyskusji, bo po pierwsze wiadomo, że wszystko może się zmienić, po drugie jest to bardzo lakoniczna informacja, z której może wynikać naprawdę bardzo dużo, także wrzucam to tutaj jako ciekawostkę, którą być może w przyszłości będziemy mogli jakoś sobie rozwinąć. Zobaczymy też, czy z biegiem czasu Marcus Lehto albo ktoś postronny nie zdecyduje się podzielić po prostu większą ilością informacji, czy to o sytuacji wewnątrz jej i prac w DICE nad projektem nowego Battlefielda oraz już stricte na temat nowego Battlefielda docelowo zaplanowanego na 2025 rok i czy Tom Henderson oraz jego źródła będą miały więcej do powiedzenia w tej sprawie. Na dużo więcej niż wcześniej wspomnieni panowie pozwolił sobie Shroud, dawny progracz z Counter-Strike'a, od dosyć długiego czasu popularny streamer, któremu widocznie klauzula w umowie się skończyła, skoro postanowił podzielić się informacją o tym, że swojego czasu EA zapłaciło od 60 do 100 twórcom w przeciągu kilku spotkań doradczych, w których konsultowano się z tymi twórcami odnośnie do prac nad Battlefieldem 2042. W tym krótkim klipie, w tej krótkiej relacji Shrouda wynika, że no nie posłuchano ich rad. I generalnie jego oburzenie albo jest pokazem dosyć sporej buty, albo ciekawą dozą sarkazmu, chociaż nie wynika on wprost. Stwierdza on, że twórcy są chociażby wszechwiedzący, więc tak naprawdę nie wiem, czy nawiązuje to do jakiejś urażonej dumy, czy jak, no bo sam stwierdza, że pieniądze w końcu otrzymał za swoje te wszystkie spotkania doradcze. Problem też leży w tym, jakich rad podczas tych spotkań udzielono i dlaczego deweloperzy z DICE mieliby je zignorować, o czym jakby społeczność zdawała się zapominać, wierząc na słowo twórcy, że rady były merytoryczne. Nie wiemy tak naprawdę, kto tam był. Do tej pory widzimy, że podczas sponsorowanych transmisji twórcy związani z Battlefieldem nie stanowią raczej większości, a bardziej są incydentalni. Zatem czy tak było również wtedy na tych zamkniętych spotkaniach doradczych, konsultacyjnych? Można gdzieś tam tak dedukować, skoro najwięksi twórcy BF-owi zaprzeczają udziałowi w takich spotkaniach. Więc może to paradoksalnie dobrze, że DICE nie brało za pewnik wszystkiego, co im wtedy doradzano, bo jak dobrze wiemy od Toma Hendersona, w pewnym momencie produkcji 2042 radykalnie zmieniono projekt gry, pozostałością którego był początkowy system specjalistów. I o ile Shroud w kwestii mechanik strzelania może być faktycznie takim dobrym punktem odniesienia, w końcu ma on swoją esportową przeszłość, do tej pory również na transmisjach pokazuje swoje wybitne umiejętności w różnej gamie gier, podobnie jak Drangsy, który jest zresztą deweloperem odpowiedzialnym za ważne mechaniki, ale kwestie typowo battlefieldowe nie są już raczej aż tak eksperckie w przypadku Shrouda, który wielokrotnie miał zastrzeżenia do BF-owych klasyków, jak chociażby do czwórki. Choć z jednym tutaj ze Shroudem trzeba się zgodzić. Społeczność wie najlepiej, czego oczekuje i publiczne konsultacje, takie jak obecnie występujące cykliczne ankiety czy działalność samych community managerów, sprzyja na dobre. Zwłaszcza, że kadra deweloperska coraz bardziej zmienia swoje oblicze na bliższe temu, co było jeszcze kilka dobrych lat temu. Już nawet takie zamknięte konsultacje mogłyby być przydatne, ale z osobami, które po pierwsze mają potężne doświadczenie związane z Battlefieldem i są jakimś wyznacznikiem na tej największej scenie. To może chociaż w ten sposób uniknie się sytuacji, w których ich rady byłyby odrzucane. A jak nie, to na wyciągnięcie ręki jest naprawdę pełno opinii wśród społeczności, za które nie trzeba będzie szeroko płacić zapewne dosyć sporych sum. Zwłaszcza, że ogólnie od wielu lat społeczność dokładnie mówi, co stanowi o sile Battlefielda i co stanowiło o jego sile przez lata. A tak na marginesie to ciekawe, kto z jej ich wszystkich ogarniał i jakie były to rady, skoro DICE musiało odrzucić praktycznie wszystkie. Możecie podrzucać swoje propozycje w komentarzach oraz odnieść się do wszystkich tych zawirowań, które mają aktualnie miejsce w świecie Battlefielda. W tym materiale to już wszystko, dziękuję serdecznie za oglądanie, zapraszam do zostawienia łapki w górę oraz subskrypcji na kanale, aby nie przekapić kolejnych materiałów z Battlefielda. Jestem Jachu, do zobaczenia, cześć!